Witam! W prezentacji i montażu 118 numeru Trabanta 601 Deluxe od Hachette. W tym numerze otrzymujemy prawą ścianę wewnętrzną, drzwi przesuwne, poduszkę, wzmocnienie i śrubki.
tym numerze to wewnętrzne ścianki. Zostały przymocowane drzwi przesuwne, poduszka i wzmocnienie. Po montażu części ze 118 numerów mamy zmontowane. Na dwozie z dachem, pod sufitką, osłonami przeciwsłonecznymi, szybami, drzwiami, przednimi i tylnymi błotnikami, tylnym pasem, zderzakiem, światłami, przednią częścią z grillem, reflektorami, maskę, pokrywę bagażnika, bagażnik dachowy z dwoma walizkami, płytę podłogową z przednim i tylnym zawieszeniem, pięcioma kołami, komorą silnika z silnikiem i jego elementami, deskę rozdzielczą z kierownicą, wewnętrzną podłogę z fotelami i pedałami, dźwignią hamulca ręcznego, zapięcie pasów bezpieczeństwa, tylną kanapą, bagażnikiem, elektronikę, światła, przełączniki, głośnik, pojemnik na baterię, układ napędowy, wydechowy i hamulcowy, płytę podłogową przyczepy z dyszlem, zawieszeniem, dwoma kołami, siedzeniami, wewnętrzną ściankę przyczepy, ławkami, boczne ścianki przyczepy, podnośnik i pięć podpór. Numer 118. Na drugiej stronie mamy informacje o wydawcy, zdjęcie modelu i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich opis, instrukcję montażu. I pokazaną ściankę przyczepy z zamontowaną poduszką, trabantem w dalekie kraje, Bułgaria. Nie tylko na Morze Bałtyckie cieszyło się popularnością wśród obywateli NRD. Prawdziwym hitem w tamtych czasach były wakacyjne wyjazdy do ówczesnej Republiki Czechosłowacji, CSR, nad jezioro Balaton na Węgrzech czy na plażę Morza Czarnego w Bułgarii. Oprócz fantastycznych widoków, wycieczki oferowały nieoczekiwane przygody, nagle niespodzianki i wiele nowych doświadczeń. Ci, którzy nie tylko dotarli tam swoim trabantem, ale także wrócili, przywozili wiele opowieści o wspaniałych plażach, słońcu, małych wioskach i spotkaniach z mieszkańcami. Przygoda zaczynała się bowiem dużo wcześniej, bo przed wyruszeniem w taką kilkusetkilometrową trasę trzeba było przygotować trabanta do podróży. Niektórzy szczęśliwcy byli w stanie umówić się z warsztatem na przegląd, często jednak posiadacze pomagali sobie wzajemnie, wykonując przegląd na własną rękę lub prosili przyjaciół, kolegów, sąsiadów o pomoc w profilaktycznej wymianie paska klinowego, sprawdzeniu opon i sprawdzeniu ustawienia zapłonu, a zwłaszcza styków przerywacza. Mało kto wyruszył w drogę bez takiego serwisu. Ciekawe były też przygotowania do wyprawy. Każda rodzina miała swoje sposoby, aby wydać jak najmniejsze pieniądze na prowiant lub części zamienne, które mogły być potrzebne po drodze. I tak, oprócz rzeczy osobistych, w zaparkowanych pod dachem auta znajdowało się miejsce na kiełbasę, zupy i makaron. Mamy zdjęcie i informację, że przygoda gwarantowana 23-konnym dwusuwem do Bułgarii. Mamy zdjęcie i informację, że podczas podróży przez Bałkany występowała w obfitości niczym nieskażona przyroda. Smakopodobny, wyrób czekoladopodobny. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli panel, zasłony, karnisz i mamy informację, aby podzielić się opinią. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.